Cześć i czołem, witajcie. Dzieje się, a dzieje. W polskiej siatkówce od groma się dzieje, można powiedzieć, bo w kluczową fazę wkracza Plusliga. Dostaliśmy, właściwie my to nie dostaliśmy, ale siatkarze otrzymali powołania do reprezentacji Polski. Część osób zrezygnowała z gry w reprezentacji Polski. Jedna z takich osób z postaci siatkarskich jest dzisiaj u nas w studiu. Pan siatkarz. Pan siatkarz, będę to dzisiaj powtarzała wielokrotnie. Piotr Nowakowski jest razem z nami. Witamy cię bardzo serdecznie, Piotrek. Cześć, witam, dzień dobry. Pierwszy dzień urlopu, powiem ci, że zaczynasz całkiem nieźle u nas w studio. Pierwszy dzień urlopu, no bo wczoraj z projektem Warszawa zakończyliście rywalizację w Pluslidze. Zakończyliście na 9. miejscu. Bo mam wrażenie, że ten mecz wczoraj no, pachniał o tym, że trochę się może przedłużyć jeszcze bardziej o tego złotego seta, to mam na myśli. Jak ci jest z tym, że ty zaczynasz w kwietniu urlop? Dziwnie troszkę. Nie taki był plan na początku sezonu, żebyśmy tak szybko kończyli. No ale wyszło jak wyszło. Zaczynamy wakacje. Troszkę wydłużone w tym sezonie dla mnie. No i będę musiał się jakoś przyzwyczaić do nowej rzeczywistości. Tak jak powiedziałaś, zrezygnowałem z kadry. Nie to, że nie byłem powołany, bo tutaj takie głosy to też do mnie dochodzą. Nie miało to miejsca. W sensie miało miejsce powołanie, aczkolwiek po rozmowie z trenerem, po przekazaniu mi jego idei, jak on widzi tą reprezentację, jak widzi treningi, mecze, całą tą otoczkę, która ma miejsce wokół zgrupowań. Dostałem tydzień czasu, znaczy poprosiłem w sumie o tydzień czasu na zastanowienie się, czy chcę wziąć udział w tym przedsięwzięciu. I odpowiedź znamy. Odpowiedź ta już mi była wcześniej znana. Ta odpowiedź kiełkowała już od jakiegoś czasu. W sumie po igrzyskach już były takie pierwsze myśli. No a teraz jak już podjąłem decyzję, no to spadł mi wielki kamień z serca, bo gryzło mnie to niesamowicie. Teraz jestem nie dość, że na wakacjach, to jeszcze ze świeżutką głową wolny. Mogę robić prawie wszystko, co chcę. Co to znaczy prawie? Czemu prawie? Prawie, bo jeszcze mamy parę zobowiązań w klubie, które musimy dopełnić. Ale tak z ręką na sercu od 1 czerwca możemy zacząć, czyli będzie taki dla mnie Dzień Dziecka wspaniały. Piotr, mogę jeszcze jedną rzecz, bo właśnie Piotr podkreślił to, że dostał powołanie od trenera Grbicza do reprezentacji Polski. Ty świadomie, Piotr, zrezygnowałeś z gry w reprezentacji. Tak się zastanawiam, bo mówisz o tym, że ta decyzja gdzieś tam w tobie dojrzewała i kiełkowała, więc rozumiem, że była taka lista za i przeciw. Czy jesteś w stanie powiedzieć, jakie były punkty jednak za, żeby w reprezentacji pograć? Jasne, było ich kilka? No właśnie, jeżeli mogę jeszcze, bo powiedziałeś kiedyś w wywiadzie, nawet chyba po Mistrzostwach Europy ostatnich, że jak zdrowie pozwoli, jak rodzina pozwoli, jak trener pozwoli. Z tego, co już wiemy, trener pozwolił. To co się wydarzyło na linii tutaj twojego ewentualnego zdrowia i rodziny? Do zdrowia zaraz przejdę. Rodzina była tak gdzieś pomiędzy, zbalansowana. Z jednej strony dziewczyny moje ukochane chciały, żebym został w domu na ten okres wakacyjny, żebyśmy w końcu mogli wspólnie odpocząć, wyjechać, nie myśleć o siatkówce przez dłuższy czas. A z drugiej strony, mimo wszystko, żona przede wszystkim bardzo chciała, żebym, wiedząc, co kadra dla mnie znaczy, chciała, żebym po prostu może jeszcze spróbował. Ale dochodzi tutaj ten trzeci aspekt, czyli zdrowie, które no, w tym sezonie niestety no, nie dokazuje. Borykam się teraz jeszcze z kontuzją barku, która może niestety troszkę się jeszcze utrzymywać, więc w takim stanie no, ciężko mi byłoby z ręką na sercu, z czystym sercem pojechać na tą kadrę i przygotowywać się, bo wiedząc, że no, nie będę w stanie udźwignąć tego ciężaru, który tam na nas czeka na treningach, więc tak jak w sumie wychodzi na zero, tak? Trener chciał, zdrowie nie chce, rodzina pomiędzy, więc decyzja należała ostatecznie do mnie. A zdradzić te punkty, jakie były za, co cię jakie trzymało? Za? Bo wiesz, myślę sobie, Mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Świata znów w Polsce. Tak, no i ale tak, to jeszcze, było, jeszcze jedno mistrzostwa. Mistrzostwa Świata już były ogłoszone po tej decyzji, którą podjąłem, którą później ogłosiłem, więc... A gdybyś wiedział wcześniej, to byś to przemyślał raz jeszcze? Może wtedy żona by bardziej naciskała na mnie, że mimo wszystko jednak spróbuj. Aczkolwiek no, wątpię, żeby to zmieniło moją decyzję, bo no, tak jak mówiłem, no, to zdrowie przede wszystkim, które jak wiadomo mamy tylko jedno, wiem, że to wyświechtane, ale naprawdę w jakimś czasie, w jakimś wieku trzeba to już brać całkowicie na serio i bardzo to doceniać, więc to za atmosfera, atmosfery pokoju, atmosfery szatni, atmosfery na hali będzie mi bardzo brakowało tych chłopaków, z którymi... Z niektórymi jestem od początku, z niektórych poznawałem w trakcie, ale chłopaki, którzy tworzyli naprawdę niesamowitą atmosferę. No będzie mi tego na pewno brakowało mocno. Może jeszcze nie teraz, ale kiedy ta kadra się już zacznie, kiedy zaczną już dopływać do mnie jakieś informacje ze zgrupowań, z meczów, no to wtedy będzie taka tęsknota w sercu. No to jest taki główny czynnik za tym, żeby jeszcze grać, no ale trzeba troszkę jeszcze przystopować. Czy gdzieś tam z tyłu jeszcze? Czy to jest tak, że jesteś dzisiaj w 100% przekonany, że to była dobra, jedyna i słuszna decyzja, czy teraz następne dni, kiedy będzie się ten sezon kadrowy zbliżał nieustannie, będziesz się budził i mówił, kurczę, a może jednak trzeba było jeszcze spróbować zagryźć zęby, wziąć więcej środków przeciwbólowych? No właśnie, ale widzę, może tak, to może. Ciekawa rzecz mówi Paweł, wziąć więcej środków przeciwbólowych. Ja mam wrażenie, że to no, taka dojrzałość z ciebie wyszła w tym momencie, bo w pewnej chwili trzeba postawić na siebie i na zdrowie, a nie zażynać się mimo wszystko, bo potem możesz przez kolejne lata pokutować tak naprawdę. Dokładnie. A mam jeszcze obowiązujący mnie kontrakt klubowy, który no, będąc profesjonalistą też trzeba wypełnić i myślę, że ta kadra no, nie pomogłaby mi za bardzo być w pełnej gotowości na powrót do klubu i na trenowanie, nagranie na poziomie, który chciałbym prezentować. Chciałam tylko przypomnieć, że czekamy także na wasze telefony. Wyświetlił się numer, tak więc Piotr nie może się doczekać. Pewnie pytań, jakie chcecie mu pewno zadać. Prawdziwe telefony? Słucham? Prawdziwe telefony, czy jakieś prawdziwe nie ustawione? Nie? Okay. No chyba, że coś ustawiłeś przed programem. Boję się jeszcze bardziej. Zachęcamy was bardzo serdecznie, Piotr. A ja chciałam podpytać o cichy pokój. No właśnie, cichy pit to jest twoja ksywka. Jak widzicie, cicho u nas w programie nie ma i bardzo się z tego z Pawłem cieszymy. A co do tego cichego pokoju z Bartkiem Kurkiem zmierzam. To jedna z rzeczy, której może ci brakować najbardziej, jak myślisz o kadrze? Tak, to będzie jedna z tych właśnie rzeczy, która będzie mi brakować najbardziej. Bo mimo, że... Nie mamy teraz jakiegoś mega kontaktu, wiadomo, nie dzwonimy do siebie codziennie, nie piszemy. I to nie tylko przez różnicę czasu, która nas dzieli. Ale są social media tam. Są social media, tam czasem wymienimy jakieś komentarze. To mimo wszystko, no zżyliśmy się ze sobą. Nie wiem, jak on będzie teraz prosperował na tej kadrze, kogo mu podrzucą do nowego pokoju. Sam sobie wybierze. Może będzie miał tę możliwość, żeby sobie samemu wybrać. No ten najcichszy pokój na świecie, tak, bo potrafiliśmy między treningami leżeć na łóżkach i nie odzywać się półsłowem. Się w króla ciszy? Coś w tym stylu. Nie potrafiliśmy się odzywać ani słowem, ale czuliśmy mimo wszystko tę więź i nie potrzeba nam po prostu było ich wyrażać zbyt mocno słowami. No dogadywaliśmy się po prostu bez słów, jak to się mówi. Po pewnym czasie było to troszkę nawet straszne, takie creepy, że tak powiem, że dokończaliśmy własne myśli, nie mówiąc w ogóle aż o nich, tak. Więc to taki już taki prawdziwy związek chyba z tego powstał. Nie no, piękną relację tam zbudowaliście, tak. Piękna relacja, no będzie mi tego brakowało. Mam nadzieję, że mimo wszystko życzę Bartkowi, żeby jak najdłużej tą kadrę reprezentował, żeby zdrowie mu dopisywało,
ale jak już przyjdzie czas, to spotkamy się na kadrze B. No właśnie, chciałem się zapytać, alternatywy już sobie żeście znaleźli. Tak, mamy alternatywy, mamy alternatywy. Ale ile ich jest? Bo ja widziałam też projekt pod tytułem Siatkówka plażowa, do której zapraszał cię Michał Kubiak. Ale to myślę, że to będzie jeden z tych, z części tych, z tej kadry B. Planujemy dużo kampów, może troszkę mniej oficjalnych meczów, ale będzie wesoło. Będziemy się po prostu bawić i tak jak mówiłem, ta atmosfera, która panowała wtedy, będziemy się ją starać przenieść na grunt już taki bardziej prywatny. No i mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić, tak jak już powiedziałem. Piotrek, co do tych oficjalnych meczów, no to w kadrze byłeś od 2008 roku. Jeżeli mnie tam internet nie zawiódł, to było 230 meczów w kadrze. I nie liczyłem. No i nic nie szkodzi. No, ktoś liczył, więc mam nadzieję, że wyliczył dobrze. Mamy też taką grafikę z twoimi wszystkimi reprezentacyjnymi sukcesami, więc myślę, że to jest to, co kibice siatkarscy widzą, kiedy myślą o Piotrze Nowakowskim, a ty, gdy słyszysz hasło kadra, reprezentacja, jakie obrazy masz przed oczami? Czy to są właśnie wielkie triumfy, czy właśnie może o tej atmosferze nam opowiesz? Wielkie triumfy oczywiście. Świętowanie poniekąd po tych wszystkich sukcesach. Zwłaszcza bardzo wbił mi się w pamięć sukces pierwszy mój w sumie taki, który miał miejsce w Turcji w 2009 roku, jak widzimy właśnie. Tak, świętowanie na najwyższym piętrze hotelu, w którym mieszkaliśmy. Działo się dużo, tak, ale mimo wszystko pamiętam to dość dobrze. To powiedz coś więcej, jakieś historie. Wiem, że tych anegdot trochę się przewijało i można było poczytać o nich w internecie, ale było dużo. Pierwsza, która przychodzi ci do głowy teraz. Zabrakło takich typowych dla nas kieliszków, więc musieliśmy sobie radzić z tym, co było, a były to takie miseczki, takie jak mamy do barszczyku, których proponowaliście mi wcześniej. Więc tak mi się właśnie przypomniało, że trzeba było sobie radzić i z tych takich, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. A to z misek? Tak, piliście? Takich malutkich miseczek. Ale miseczek czy misek? Jak to swoimi dłoniami Piotrek pokazał. Tak jak moje dłonie, to w sumie taka miska. Taka miska. Tak, musieliśmy sobie z tego radzić. No i wiadomo, konsekwencje były dla niektórych różne. Pozdrawiam cię, Bartek. Trener pozwolił po jednym, no to było po jednym. Po jednej misce. Później zresztą jeszcze ta feta, kiedy wróciliśmy do Polski, ten przejazd odkrytym autobusem. Wow, nie wiem, czy później chyba w ogóle nie było takiej okazji do takiego świętowania. Znaczy, okazje były do świętowania, ale... No właśnie, okazje były, ale takiego świętowania ale takiego chyba... świętowania nie było. Przejazd pod, z lotniska pod pałac, tak? Chyba pod pałacem byliśmy wtedy. Scena zrobiona dla nas... To było świętowanie. Scena zrobiona dla nas. Tyle tysięcy kibiców się zebrało. No, było to coś niesamowitego. To mi się najbardziej wyryło w pamięć właśnie, patrząc na te... Na te sukcesy. 14 lat w kadrze, 12 medali. Tak naprawdę wygrałeś wszystko poza Igrzyskami Olimpijskimi. Jesteś spełniony? To dużo czy mało? Uwielbiam to pytanie. Nie, no w sensie brakuje ci, na pewno ci brakuje. No jasne, ale... że brakuje. Jasne, że brakuje. No jest to jedyny turniej, z którego no, tego medalu nie udało nam się przywieźć. I nie udało się już od 40 paru lat, 50 już prawie. Więc na pewno jest szkoda. Na pewno jest szkoda i ta myśl o tym Paryżu za dwa lata też troszkę mi gdzieś tam krążyła z tyłu głowy. No, ale, żeby wyczekać jednak, żeby wyczekać, jeszcze spróbować. Ale tak z drugiej strony myśląc sobie, że już miałem trzy okazje. Czasem było bliżej, czasem dalej w tych nieszczęsnych ćwierćfinałach. No ale widocznie nie jest mi pisane mieć medal Igrzysk Olimpijskich, muszę się z tym pogodzić. Te pozostałe 12, o których tutaj już mówiliśmy, musi mi wystarczyć. Myślę, że to i tak nie jest taki zły wynik. Życzę, żeby ta kadra co roku przywoziła jakiekolwiek medale, bo na to zasługują chłopaki po prostu, bo mimo, że już troszkę ta kadra się jednak odmładza i zmienia, to jednak ten duch
dobry naszej drużyny tam pozostaje. Widzisz, Piotrek, tak skromnie powiedziałeś o tych 12 medalach, bo to nie zmienia faktu, że jesteś jednym z najbardziej utytułowanych siatkarzy, nie wiem, czy to można tej ery powiedzieć, jeżeli chodzi o siatkówkę. Tak. A co jest twoim zdaniem najlepsze w karierze sportowca? Jeszcze mówiąc do tej ery, no tak, miałem w ogóle wielkie szczęście, że udało mi się trafić na taką drużynę, na taki zespół, który stworzyliśmy, bo wcześniej też było wielu znakomitych siatkarzy, a tych wyników mimo wszystko nie było. Dopiero zaczęło się od tego wicemistrzostwa świata. Ruszyło się tak porządniej, no ale było naprawdę, naprawdę kilku wybitnych, którzy myślę, że swoim talentem czy pracowitością przebijali mnie dwukrotnie, a no mieli tego pecha, że jednak no te wyniki nie przychodziły. Zapomniałem pytania teraz. Nie ma problemu. No, ja, znaczy, podsumowując tylko, że faktycznie, że szczęście też jest ważne. Pamiętam, no jasne, że tak. O tym wspominałeś też w jednym z wywiadów, a pytałam o najlepsze, co jest najlepsze w karierze sportowca. Nie wiem, to zależy, kto oczekuje od tego. A ty czego oczekiwałeś, jak zaczynałeś w Międzyborowie? Kurde, to właśnie nie wiem. Nie oczekiwałem niczego. Nie sądziłem, że to wszystko się tak potoczy. W ogóle nie brałem pod uwagę jakiegoś profesjonalnego grania w siatkówkę. To samo jakoś przyszło. Nie wiem. Pamiętasz ten moment, w którym zaskoczyło i wiedziałeś, Bartek, że... Bartek Kurek zawsze mi to wypomina, że nie wie, jak ja to robię, że po prostu mam jakiś wrodzony talent i szczęście, mieszankę tego, że nie muszę się przemęczać za bardzo na treningach, a i tak mi wszystko wychodzi. On musi na tej siłowni siedzieć po 3 godziny, a i tak nie jest jeszcze to, czego by oczekiwał od siebie, więc ciężko mi powiedzieć, z czego to wszystko wyniknęło. Był taki moment, w którym tak naprawdę poczułeś, że możesz zrobić karierę przez duże K, no bo zrobiłeś dużą karierę, nie bójmy się o tym mówić, to nie była przygoda. Te wszystkie tytuły mówią jednoznacznie o tym, że no, zrobiłeś coś niesamowitego. Był taki moment, właśnie może te Mistrzostwa Europy w Turcji, poczułeś, że może to być początek czegoś wspaniałego na twojej drodze sportowej. Ja zawsze do swojej osoby i postawy na boisku i tego, co tam prezentowałem, podchodzę bardzo krytycznie i nigdy nie byłem z siebie jakoś mega zadowolony. Więc ta myśl, czy ja zrobię wielką karierę, no na pewno mi nie przyświecała. I teraz, gdy tak na spokojnie na to patrzę, na te wszystkie medale. Chcesz jeszcze raz zobaczyć? Nie, już widziałem parę razy. Się. Tak. Masz jakąś specjalne miejsce w domu przeznaczone na te wszystkie medale, tak, i nagrody indywidualne? Jest jedno pudło wysoko w szafie. Pudło? Czyli, nie gablota. Nie, jeszcze o tym. Pewnie może za jakiś czas przyjdzie na to pora, żeby te medale gdzieś odświeżyć. Te dwa z Mistrzostw Świata, 18 i 14, są na wierzchu, no bo ładnie wyglądają. A ten z Turcji 2009 to nie przeżył próby czasu. Nie wygląda. Znaczy, mam go ciągle, ale wygląda tak, jakbym go wsadził gdzieś tak pomiędzy medale mistrzostw województwa, gdzieś tam powiatu, to by gdzieś tam się mógł między nimi schować. I nie były zbyt urodziwe, więc nie ma się czym chwalić. Wiem, że nie jest zbyt spektakularny. No nie bardzo. Piotr, a powiedz mi, co będzie po siatkówce? Czy ty masz plan na siebie? No bo tutaj ten pewien etap taki reprezentacyjny zamykasz. Mhm. Siatkówka klubowa, tak i owszem, i rozumiem, że też ten aspekt zdrowotny tutaj wziąłeś pod uwagę, no po to, żeby w klubie grać jeszcze jak najdłużej. Pytanie, ile? Czy jesteś w stanie odpowiedzieć, czy też nie odpowiedziałeś sam sobie na to pytanie? Pytanie, ile? I co po siatkówce? Mhm. I czy coś po siatkówce będzie, czy to będzie też siatkówka? Nie widzę siebie w roli jakiegoś trenera, czy... Nie, chociaż masz działacza jakiegoś? No, tak. Może bym coś podziałał, nie wiem. Pytanie, czy ktoś by chciał takiego działacza. Nie no, fajnie byłoby oczywiście zostać w tym klimacie, że tak powiem. Ale no właśnie to jest ciężkie pytanie, co po siatkówce. Nigdy nie miałem zbyt dużo czasu, żeby się nad tym zastanawiać, bo liga kadra, chwila przerwy na wakacje. A wtedy raczej nie myślisz o swojej przyszłości, co byś chciał tam robić. Więc mam nadzieję, że teraz przez ten okres między sezonami ligowymi, oprócz tego, że będę chciał podreperować to swoje zdrowie, będę też miał czas, żeby nie tylko przemyśleć, ale może wręcz zacząć działać w jakimś kierunku, który
zapewniłby mi jakiś byt, jakąś przyszłość, już kończąc definitywnie z siatkówką. Z którą mam nadzieję, że nie będę się musiał rozdzielać tak szybko. No, na pewno najbliższe dwa sezony są zabezpieczone kontraktowo. Mam nadzieję, że będę właśnie też fizycznie do tego zdolny, żeby je wypełnić. No a co potem? Zobaczymy. Będę już miał 37 lat prawie, więc no wiadomo, że będzie trzeba troszkę zejść z tonu i pomyśleć na tym może, że gdzieś tam bliżej, może nie teraz, nie rodzinnych stron, skąd pochodzę, ale rodzinnych stron, gdzie teraz mieszkam, gdzieś tam bliżej już zakotwiczyć, panie Dariuszu, zakotwiczyć gdzieś już w Gdańsku może. A wiesz co, uderzyła mnie jedna rzecz. Siedzi obok mnie dwukrotny mistrz świata, mistrz Europy, a mówi, że nie wiem, czy ktoś by chciał takiego działacza. Bije od ciebie skromność, Piotr, ogromna. Jak to wrodzona, jest? Jak wrodzona. To działa? No nie wiem. Nie pozbyłeś się tej skromności? Lubisz to też w sobie? Tak już. Nie przeszkadza mi to zupełnie. Wiem, że może niektórych to drażnić, może niektórzy myślą, że to na pokaz, że w ogóle taki nie jestem, ale myślę, że z każdego, kogo zapytacie, kto mnie zna, to powie to samo, że skromny chłopak z Międzyborowa. Znasz te rejony, więc... Tak, tak, podpytywam o Żyrardów i to absolutnie, tak jest. Pozdrawiamy wszystkich z Żyrardowa i z Międzyborowa. Czyli raczej bliżej ci nad morze już teraz, tak po zakończeniu. No tak, chyba, tak, że bo tak wspomniałeś, że nie wiesz, co będziesz akurat chciał robić, ale może masz jakieś hobby, pasje, które chciałbyś się teraz mocniej poświęcić. No może właśnie teraz je odkryję w sobie, jakie to pasje i hobby mógłbym mieć poza odbijaniem piłki przez siatkę. To byłoby ciekawe. Piotr, to jest tak, że w życiu się pełni różne role oczywiście. Rola ojca to jest twoja rola męża, rola siatkarza i myślę, że w takiej kolejności mniej więcej, jak to wymieniłam, tak to u ciebie w życiu funkcjonuje. Tak. I jestem bardzo ciekawa, jak rola ojca taty Oliwii wpłynęła na ciebie jako na siatkarza. I czy wpłynęła w ogóle? Ma to znaczenie? Na początku dostałem mocnego kopa, takiej chęci i zapału do gry. Wiąże się to też poniekąd trochę z tym, że Oliwka urodziła się akurat po moim bardzo słabym sezonie, ostatnim sezonie w Rzeszowie, gdzie byłem bardzo niezadowolony z tego, co udało nam się tam osiągnąć, niezadowolony ze swojej postawy. Wracałem też po kontuzji, po operacji, to też nie było proste dla mnie. Też już różne myśli miałem w głowie, czy to dalej wszystko ma sens, no ale pojawiła się ona i tak jakoś mnie natchnęło. Natchnęło mnie też to, że wróciłem. Przeprowadziliśmy się do Gdańska, do rodzinnych stron mojej żony. No i tam złapałem takiej świeżej morskiej bryzy, która napędziła moje żagle. Jak to ładnie brzmi teraz, Jezus Mario. Czyli nie, ale ta pasja jest w tobie. Ale nie, ale te narodziny córki, przy których rezygnując wtedy po raz pierwszy z kadry. Tak, to była ta rozmowa 2017. Tak, po raz pierwszy zrezygnowałem i dzięki temu miałem możliwość być i przy narodzinach, być przy tych pierwszych chwilach jej na świecie, przy tych pierwszych chwilach w domu, z podstawą, opieką 24 na dobę. No, była to troszkę szkoła życia, wiadomo, nie było lekko, ale no tak jak mówiłem, no dało mi to dużego kopa. Z chęcią, może to źle zabrzmi teraz, ale z chęcią się chodziło na treningi, tak? Bo nie chciało się aż tyle pracować przy zmienianiu pieluch. Ale nie, no były to naprawdę... Szczery jesteś przynajmniej, to się ceni. Były to naprawdę wspaniałe momenty. I myślę, że dostałem takiego kopa. No teraz jest już troszkę inaczej. Wiadomo, córa poszła do przedszkola, tam też już spędza dość dużą porę dnia, okres dnia duży. Więc staram się jak tylko mogę, kiedy już wrócić z tego przedszkola, kiedy ja wrócę z treningu mimo wszystko, chociaż tą godzinkę
spędzić z nią na zabawie jakiejkolwiek, co już ona tam nie wymyśli. Kreatywny byłeś w zabawach, pamiętam w czasie pandemii nawet salon spa był grany, więc szapoba. Tak, ostatnio też w sumie wróciliśmy do tego. Także niestety zmyły mi się już, ale może kiedyś się zaprezentuję w pięknej manikiry od mojej córki. No bo bezapelacyjnie Oliwia jest królową social mediów, twoich social mediów i wywiadów też bywało. Bywało. Czy nie to, czy chcę ją w ogóle kreować na jakąkolwiek gwiazdę? Wiem, no to się dzieje to naturalnie. Wychodzi spontanicznie, pewnie. Naturalnie. Chcemy dać troszkę też radości, bo wiadomo, Instagram a rzeczywistość to są troszkę dwie różne rzeczy. I to nie ma tak, że w naszej rodzinie jest wszystko super, ekstra, tip-top, uśmiechamy się cały dzień, ale mimo wszystko chcemy się dzielić radością, bo trzeba, wiadomo, jakie mamy teraz czasy. Każdy powód do jakiegoś malutkiego uśmiechu jest naprawdę cenny. A Oliwia to jest wykapany tata, czy bardziej charakter Oli? No i teraz wyjdzie. To jaki ma charakter. No właśnie, bo chciałbym, żeby była taka spokojna, znaczy spokojniejsza po prostu. Może nie tak spokojna jak ja, ale spokojniejsza. Chociaż jak tak patrzę na swoje zachowania, czasem też mi się zdarza być wybuchowym. No ale... Właśnie zapytałeś nas przed programem, czy tu można przeklinać. Myślałeś, że będziesz miał powody, bo ja pamiętam, że kiedyś czytałam, że najwięcej powodów masz, jak prowadzisz auto. Tak. Chociaż teraz jak prowadziłem, nie było na szczęście daleko, więc... A czemu tu chciałeś przeklinać? Nas? Tak, na wszelki wypadek ubezpieczają się, bo nie wiadomo o co ludzie zapytają zaraz. A no właśnie, przypominamy, że telefony są do waszej dyspozycji i możecie dzwonić i ewentualnie jakieś swoje pytania zadawać. A ja wrócę chyba do Rzeszowa, bo wspomniałeś o tym trudnym czasie, ale chyba Rzeszów w ogóle jako twój klub i te sukcesy, które wywalczyłeś za Sekoresowią, wspominasz chyba dobrze. Jasne, że tak. Nie, no były trzy mistrzostwa, prawda? Trzy mistrzostwa. Srebro Ligi Mistrzów. No tak, 2015. No było tych medali na takim podwórku, że tak powiem, klubowym, więc na pewno wspominam bardzo dobrze te czasy. Po przejściu z Częstochowy, która również oczywiście była profesjonalnym klubem, ale ten przeskok jakościowy był naprawdę mocno zauważalny. To jak funkcjonowały niektóre rzeczy w Rzeszowie, a w Częstochowie, no była ta różnica, więc zobaczyłem, jak to może wyglądać tak naprawdę na najwyższym poziomie. Wiadomo, że też jeszcze ta drużyna, zespół, klub cały może dążyć do uzyskiwania jeszcze lepszych warunków dla zawodników, ale naprawdę na tamten moment to był dla mnie niesamowity przeskok. Plus ta atmosfera, plus kibice, którzy nas dopingowali, którzy nas buczeli, kiedy trzeba było, no bo to też się niestety zdarzało, wiadomo. Wszystko to na pewno mocno mi się też wryło w pamięć. Będę wspominał te wspaniałe czasy, pierwsze mistrzostwo Polski, rok 11-12. O ile dobrze pamiętam, nie chcę przekręcić, żeby nie wyszło teraz. Zgadza się. Na mecz z Bełchatowem? Tak. Gor Grozer, który tam robił tak zwaną łakatankę na zagrywce. było super. Byli naprawdę wspaniali ludzie. Nie tylko zawodnicy, gracze, ale też osoby z wyższych, że tak powiem, nie półek, ci, którzy nad nami zarządzali nami, trzymali pieczę nad nami, fizjoterapeuci, lekarze, wszystko to się fajnie zgrywało. Dlatego no, te wyniki były też dużą ich zasługą. Tak mówisz sentymentem o Rzeszowie, a nie kusiło cię nigdy, żeby wyjechać za granicę, z kraju i spróbować swoich sił w jakiejś lidze? Znaczy, czy kusiło? Czy miałeś w ogóle takie propozycje konkretne, czy no właśnie, nigdy nie brałeś tego pod uwagę? No właśnie, myślałem sobie czasem, jakby to było grać gdzieś w Włoszech, w Rosji. Ale jakoś nigdy takich super konkretnych ofert nie miałem. Nie wiem, czy to... Może poniekąd
troszkę brak jakiegoś mocnego zainteresowania z mojej strony, że nie naciskałem na to, żeby jednak wyjechać i żeby jakaś ta konkretna oferta była, czy też może po prostu tak jakoś to wszystko wychodziło, aczkolwiek no nie miałem jakichś takich mega ciągot, żeby to nasze polskie podwórko opuszczać, bo było mi tutaj naprawdę dobrze. Nie było też jakichś takich dużych różnic, że tak powiem, w tym, co bym miał proponowane pod względem finansowym. Nie ukrywajmy, że jest to ważny aspekt dla profesjonalnych graczy, więc wolałem mimo wszystko to wszystko, całą tą przygodę złamaną na karierę. Złamaną na karierę, spędzić na naszym krajowym podwórku, zwłaszcza, że nie brakowało mi wyjazdów w trakcie sezonu reprezentacyjnego. Zwiedziłem kawał świata, więc. A z opowieści niektórych moich kolegów wiedziałem też, jak się to dzieje w innych ligach, bardziej egzotycznych, mniej egzotycznych, i to musiało mi wystarczyć. A te miejsca, w których grałeś w Polsce, masz jakiś klub, który będziesz wspominał najlepiej? I dlaczego to będzie Trefl Gdańsk? Nie, no każdy, z każdym się wiążą jakieś historie. Wiadomo, pierwszy klub w 18-latek przyjeżdża do Częstochowy i też nie za bardzo zna życie, bo opuścił dom rodzinny, gdzie nad wszystkim czuwali rodzice, gdzie pomagały siostry, gdzie wiadomo, był tak zwany high life. Czyli robili za ciebie wszystko? No, poniekąd. No, jestem najmłodszy w rodzinie, więc to starszym siostrom się obrywało. Sorry, siostrzyczki. No i ta Częstochowa, no, jako pierwszy klub, no, ma swoją historię. Wiadomo, byłem młody, dwa pierwsze sezony mieszkałem w akademiku. Nie wiem, czy mieliście okazję mieszkać? Nie, ja nie, ale miałem sporo kumpli z Olsztyna, którzy mieszkali w akademiku, więc byłem częstym gościem. No właśnie, polecasz? No właśnie, nie wiem, czy teraz patrząc z tej perspektywy profesjonalisty, czy bym to polecił, aczkolwiek miało to swoje uroki. No później Rzeszów, przejście do takiego naprawdę profesjonalnego klubu, gdzie zdobyliśmy tyle medali, później Gdańsk, gdzie pojawiła się córeczka, gdzie dostałem zastrzyk nowej energii, gdzie wróciłem na swój poziom, który mnie zadowalał, do miasta, które jest moim teraz domem, gdzie jest wspaniała hala i wspaniali kibice. I teraz Warszawa, gdzie... No co, zabrakło mi słów teraz. No. Aż tak? Nie. Gdzie będziesz na pewno przez najbliższe gdzie dwa lata. Będę przez najbliższe dwa lata, gdzie też byliśmy nastawieni na duże sukcesy, bo ta drużyna była budowana na walkę nie tylko w Plus Lidze, ale i w Lidze Mistrzów, gdzie no, ten pierwszy sezon zaczęliśmy naprawdę fajnie, no ale wiadomo, został przerwany przez pandemię. I będąc już pod koniec tej rundy praktycznie zasadniczej, no, okazało się, że nie gramy dalej. Był to naprawdę spory cios dla nas, ale no, takie były realia. Poprzedni sezon z brązowym medalem, gdzie też liczyliśmy może trochę więcej. No i ten nieudany, o którym chciałbym jak najszybciej zapomnieć, więc może nie będziemy o nim rozmawiać za dużo. Ale wiesz co, Piotr, ja się zastanawiałam wczoraj, czy dziś ci gratulować tego 9. miejsca, czy po prostu przemilczeć. Możemy przemilczeć. Milczenie jest złotem, wiadomo. Złotych tych medali troszkę mam, więc ten jeden, to jedno złoto też przyjmę. Milczenie, tak. Cichy Pit, wiemy, że jest cichy, wiemy, że jest bardzo skromny, cierpliwy też jest? To zależy do czego. To znaczy? Do córy zdarza mi się tracić czasem cierpliwość trochę za szybko. No ale to wiadomo, że dzieci są takimi testerami. I na ile mogą sobie pozwolić stestować rodziców cierpliwość. Więc no, zdarzają się momenty, gdzie ta cierpliwość jest stracona, wiadomo. I no, pojawiają się te... Na szczęście staram się tłumić oczywiście te wybuchy gdzieś tak w środku. No, ale ja nie umiem sobie wyobrazić ciebie wkurzonego. No, gdzieś tam na jakichś archiwalnych nagraniach na pewno się jakieś wkurzenie znajdzie po zepsutej zagrywce.
Często się zdarzało, no co? Słuchajcie, chciałabym dzisiaj o dwóch rzeczach jeszcze porozmawiać, dwóch ważnych sprawach. To będzie oczywiście reprezentacja, bo mamy, Piotr, grafiki z tym, jak wyglądają składy i kogo powołał ostatecznie trener Grbić na reprezentację, ale i słowo o Plus Lidze, bo masz urlop, zakończyłeś swoje zmagania, ale już dziś w tę decydującą fazę wkraczają pozostałe zespoły, no bo mamy półfinały. Ale tak, rzuciłam hasło kadra, więc chciałabym sobie dwa słowa, ale wiecie co, muszę wyciszyć słuchawkę, bo wszystko słyszę, co się dzieje w reżyserce. O, i teraz mogę spokojnie mówić i wróciło skupienie. Co wy mi tutaj powiecie ciekawego? I to taki do Pawła i do ciebie, Piotr, kieruję to pytanie, bo chyba największym zaskoczeniem, myślę, po ogłoszeniu kadry był brak rozgrywającego Fabiana Drzyzgi. I wiele głosów się pojawiło, że no, z jednej strony dobrze, bo chcieliśmy, żeby ta kadra była odświeżona, odmłodzona i faktycznie, żeby było widać rękę Grbicza w tym wszystkim. Z drugiej strony zastanawia się wiele osób, czy to na pewno dobry ruch i tutaj postawienie wszystkiego, no bo tak naprawdę na ręce Marcina Janusza i głowę Marcina Janusza jest okej w takim sezonie, w którym mamy bardzo ważną imprezę, jaką są Mistrzostwa Świata, jest dobre. Jaka jest wasza opinia? Dla ciebie to było w ogóle zaskoczenie, że Fabiana nie będzie w... Czy wiedziałeś? Dobrze, czy gdzieś wiedziałeś? Czy wiedziałem już przed, przepraszam, wiedziałem przed decyzją, przed podaniem powołań, że go nie będzie i wtedy to było dla mnie no, duże zaskoczenie. Duże zaskoczenie. Wiem, jaki jest Fabian, jest naprawdę mocnym charakterem, z którym może nie każdy trener potrafiłby sobie poradzić, no ale przemawia za nim takie doświadczenie, takie życie z tą kadrą, które jednak mimo wszystko zasługuje na to, żeby był powołany. Wiadomo, że później można się wszystko zdarzyć. Może nie będzie chciał prowadzić tej drużyny tak, jakby widział to trener. I wtedy może by doszło do jakiegoś, nie wiem, nieporozumienia, do jakiejś rezygnacji, wydalenia, nie wiem do czego, ale to powołanie wydaje mi się, że powinno mieć miejsce. Tak, ale jak nawet mówiłaś, patrząc na ten sezon w wykonaniu, w ogóle też Resowi, no tak pod tym kątem myślę, bo wiesz, wiele osób tak ma, jakby ja się i zgadzam i nie do końca, tak, bo też zawsze przyjmuję tę pozycję, a kim ty, dziewczynko, jesteś, żeby tu mówić, kto będzie grał, ale część osób i są takie głosy, że za zasługi w kadrze no, się nie będzie jednak i że trzeba pokazać taki poziom, żeby faktycznie trener miał dać trenerowi argumenty do tego, żeby powołał do tej kadry. Jasne. Ale faktycznie to, co mówisz, w szerokim składzie też mi się wydaje, jeżeli też nie patrzymy na zasługi i tylko na formę obecną, no to czemu trener dzwonił do mnie? No właśnie, dokładnie. No bo ja sam się bym w życiu nie powołał po tym, co prezentowałem już w tej drugiej części sezonu. Nieważne, czy to było spowodowane kontuzją, czy innymi problemami, no ale no nie wyglądałem. Nie dałeś argumentów w tym sezonie. Nie nadawałem się praktycznie do gry w klubie, a co mówić o reprezentacji, gdzie no, trenuje się praktycznie, praktycznie trenuje się ciężej po prostu, jedzie się na zgrupowanie i tam się zapierdziela. Być może ten czynnik osobowości gdzieś właśnie grał tutaj najważniejszą rolę. Piotr, mamy telefon, odbieramy. Wow. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy i zachęcamy do zadania pytania. Bardzo się cieszę, że mogę zadać pytanie. Mam pytanie do pana Piotra. Jak pan radził sobie z presją przed ważnymi meczami? Na igrzyskach czy na mistrzostwach świata? Z presją? Tak. To jest ciekawe, gdyż nie czułem presji z zewnątrz, ale narzucałem sobie swoją własną presję. Zauważyłem, że z wiekiem przychodzi mi to, że przed każdym występem, nieważne czy to były igrzyska olimpijskie, czy to jest mecz o 9 miejsce, czułem, że muszę pokazać najlepsze to, co mam do zaprezentowania, że muszę trzymać jakiś poziom, bo tego wymagają tak jakby ode mnie inni, tego wymagam sam od siebie
I z wiekiem przychodziło mi to coraz mocniej, że ta presja, gdzie niby powinna już to opadać, że przychodzi doświadczenie, ale ta presja cały czas mi towarzyszy coraz mocniej. I kurde, jestem strasznie zestresowany przed każdym swoim występem, bo chcę jak najlepiej się pokazać, chcę zagrać jak najlepiej, chcę, żeby moja drużyna wygrała. No ale mimo wszystko gdzieś w tej głowie ta blokada się pojawia i nie jest to tak, że sobie wychodzę, pominie może tego nie widać, cichy pit, tak? Poker może face. Tak to właśnie ukrywasz. To no jest... tak to ukrywam, ale w środku dzieje się naprawdę dużo rzeczy. Tyle myśli mi się przelewa przez głowę, że jest to niesamowite. Także nie radzę sobie z presją, można tak powiedzieć. No ale właśnie mam wrażenie, że radzisz, bo ostatecznie chyba ona nie bierze... Okay, no może właśnie to jest jakiś sposób na to, że tłumię to wszystko w środku. I wybuchasz już w czasie gry. No właśnie, może przekładam to na jakąś siłę uderzenia, nie wiem, na cokolwiek, na zwinność większą, że mogę do tego bloku trochę szybciej dojść i to mi jakoś pomaga, że może też nie myślę o tym, co ten zawodnik drużyny przeciwnej będzie grał, tylko myślę, te swoje myśli mam w głowie, o których nie chcę wspominać, bo są głupie jak nie wiem co. No, także to jest mój sposób radzenia sobie z presją. Z zewnątrz tego nie widać. No, no nie widać, no bo jest Iceman, tak? To Iceman tak, cichy beat. Tak. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Dziękuję bardzo. Dzięki. No reprezentacyjna presja już na pewno spadnie z ciebie w tym sezonie. Chciałabym wrócić też w ten sposób do powołań i do tej kadry, a i właśnie może tej pozycji środkowego przyjrzeć się w tym sezonie. Zastanawiam się, na kogo postawi trener Grbić. Zastanawiam się mocno trochę też ze względu na to, co stało się ostatnio z Mateuszem Bieńkiem i z jego żebrami. Jestem ciekawa, jak dużo czasu będzie potrzebował, żeby dojść do optymalnej formy, ale myślę, że ostatecznie na reprezentacyjnych meczach najważniejszych go nie zabraknie. I widzimy tutaj Karol Kłos, fantastyczny sezon, myślę, śmiało możemy powiedzieć, więc to będzie taki mocny punkt. No i Kuba Kochanowski, zresztą to jest podobna sytuacja jak u Mateusza Bieńka, tylko tak, u Kuby jest, nie wiem, czy ostatecznie wiemy, jak długo będzie skręcona kostka. A, to też jest kwestia 4 tygodni, żeby już wrócił do pełni treningów. No Mateusza wiem, co się stało, nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale to myślę, że to też jest około kilku tygodni przerwy niestety, bo uszkodzenia, jakich doznał, no myślę, że... No to są dwa pęknięte żebra, prawda? Tak, tam... Tak. To oficjalna informacja, aha, możemy okay, mówić, dobra, tak. No to spoko. No to myślę, że zrośnięcie się pęknieć, no to zajmie troszkę czasu mimo wszystko, żeby wrócił do pełni sprawności. No ale tak jak mówiłaś, jest Karol Kłos po znakomitym sezonie. Norbert Huber, zresztą, który też MVP zgarnął w ostatnim meczu z Katowicami. Który gra super. No Kochan miał trochę pecha, teraz skręcił tą kostkę. Mateusz Poręba, młody, który również w Olsztynie dzięki tej wspaniałej paczce, którą mają, też może brylować na środku. Aż nieco żal pewnie niektórym było, że tak się potoczyły losy Olsztyna z Bełchatowem. No, kibicom Olsztyna na pewno było tak. Smutne, bo tam było... A Bełchatów odetchnął z ulgą, bo tak, to... Tak, tam było naprawdę gorąco. Karol Urbanowicz, też młody kolejny gdańszczanin zresztą, znaczy grający obecnie w Gdańsku, też jest naprawdę świetnie się zapowiadającym. Krzysztof Rejno, no... Tutaj jest mała troszkę niespodzianka moim zdaniem, bo no nie gra w klubie na co dzień, aczkolwiek może po prostu trener Grbić, pracując z nim wcześniej, ma już jakieś zdanie o nim wyrobione, wie na co go stać, więc może postawił na niego, bo... Nie wiem, no musiał kogoś wybrać po prostu. No. Znaczy to właśnie wybrał szeroką kadrę. Wiemy, że ta, właśnie, to grono szeroka, zostanie zawężone, kadra. Bo do 3 maja... 3, dokładnie. Tak, 25 zawodników musi zostać zgłoszonych. My z Pawłem też przed wejściem tutaj na antenę rozmawialiśmy trochę o tych decyzjach trenera Grbicia, bo faktycznie jest trochę tych niespodzianek i tak się zastanawiam, czy to jest po prostu sygnał do części zawodników, że miejcie gdzieś na uwadze, że ta kadra na was czeka i musicie jeszcze docisnąć i faktycznie w następnych latach w niej będziecie, czy no to faktycznie będziemy mieli w tym sezonie totalne tygodnie niespodzianek? Ja myślę, że wszyscy skupili się oczywiście na braku powołania dla Fabiana. Nie wiem, czy Piotrka coś jeszcze, że tak powiem, zaskoczyło. Wspomniałeś o Krzyśku.
Ale rzeczywiście jest tam paru młodych graczy, którzy jest dostali... Kamil Szumura też na... Dokładnie, dostali jawny sygnał od trenera Grbicza, obserwujemy was, macie, mieliście dobry sezon, jesteście w tym potencjalnym gronie szerokiej kadry i czas na was jeszcze przyjdzie. Trener Grbicz wspominał, że dla niego kluczową imprezą ma być Paryż i Igrzyska Olimpijskie, ale teraz myślę, że będzie mu niezwykle trudno, bo... Jednak pojawiły się Mistrzostwa Świata, które są w Polsce. Każdy trener tak mówi, że tak, ten cel jest gdzieś tam daleko. Ale, tak? Ale sam dobrze wiesz, że tak wielkie imprezy w Polsce no nikt nie odda nie odpuści, tak łatwo jasne. I nie odpuści i nie może sobie pozwolić na to, żeby nie zagrać w takiej imprezie na maksa najlepszym składem. Co do Fabiana, dla mnie to powiem szczerze, ja też słyszałem w kuluarach, Fabian na pewno nie będzie jedynką. Fabian nie będzie prowadził i nie będzie kreatorem gry w reprezentacji. Natomiast liczyłem, że powołanie do szerokiej kadry dostanie. Ale pamiętajmy, każdy trener ma swoją własną koncepcję, z niej będzie rozliczany i Marcin Janusz, który ma fenomenalny sezon i świetnie prowadzi grę z Zaksy Kędzierzyn-Koźle, dostał ewidentny sygnał od Grbicza. Dla mnie jesteś klasyczną jedynką. Ty jesteś numerem jeden na dzień dzisiejszy, wokół ciebie chcę budować kadrę. Zostały powołane jeszcze parę osób, między innymi Łukasz Kozub, to jest może ta melodia przyszłości. Tu możemy oczywiście polemizować, czy to się należało jemu, czy tak jak rozmawialiśmy przed programem Marcinowi Komendzie, który od pewnego momentu też miał jednak dobre momenty w lidze. Ty, Paweł, będziesz i tak stronniczy, wiesz o tym. Nie, nie będę stronniczy, absolutnie. Ja się wygłupiam oczywiście, ale, jasne, no, ale śmialiśmy się ale, też przed sezonem. Ewidentnie dostał sygnał Marcin Janusz i Grzesiek Kłomacz, który rzeczywiście, to Piotrek chyba potrafi powiedzieć najlepiej, bo był w tej grupie na przestrzeni ostatnich lat. Grzesiek był nominalnie drugim rozgrywającym kadry i z tej roli wywiązywał się, że tak powiem, bez zarzutu i zawsze sprostał zadaniu, więc... Postawił chyba ewidentnie, żeby uniknąć jakichś spekulacji albo, nie wiem, rzeczy, które będą od środka powodowały destrukcję hierarchii, jeżeli tak to mogę powiedzieć, wziął do pomocy Grześka Łomacza, a reszta nazwisk to są też nazwiska, które mogą być właśnie docelowo brane pod uwagę w kontekście przyszłości. Przyszłości. Więc to było takie. Ja myślę jeszcze, jeżeli mogę powiedzieć, trener Grbicz będzie miał największy problem na dzień dzisiejszy, patrząc, jeżeli Marcin Janusz otrzyma taką dyspozycję i takie tempo rozwoju, to nie będzie największy problem trenera Grbicza. Moim zdaniem największym problemem trenera Grbicza będzie postawienie i znalezienie optymalnego składu na linii przyjęcia. No tak, bo dzisiaj mamy Leona, który teoretycznie jest jedynką. Do tej pory w ostatnich latach tym zawodnikiem, który tworzył tą linię przyjęcia, był Michał Kubiak, wielokrotnie wspominany przez was jako nieoceniony lider i mentalny, i sportowy w tej reprezentacji, a dzisiaj musimy znaleźć zawodnika, który wskoczy na miejsce i będzie co? No, mamy Semeniuka, fenomenalny sezon. Mamy Śliwkę. No mamy zawodników właśnie, których też trener Grbicz bardzo dobrze zna z Zaksy. I dzisiaj musi trener się zmierzyć z tym zadaniem. No będzie ciekawie. Będziemy to obserwowali, ale tymczasem odbierzemy kolejny telefon. Halo, halo, z kim mamy przyjemność? Dzień dobry, Wojciech Kątek się kłania. Dzień. Ja mam pytanie do pana Piotra Nowakowskiego. Panie Piotrze, ja bym chciał zapytać o Ligę Światową 2012 rok. Jak pan wspomina tamten okres gry w reprezentacji i o Mistrzostwa Świata 2014? Jakie to było wydarzenie? 2012. Byliśmy strasznie nabuzowani, strasznie doładowani energią, z tym, że do igrzysk. Bo na igrzyskach to wszystko niestety nam uciekło z nas. Także na tej Lidze Światowej, którą no niestety nie pamiętam jakoś tak mega dobrze, był to turniej w Bułgarii. No widać było, że jesteśmy gotowi na to, żeby w tym właśnie momencie, w którym byliśmy, żeby grać z najlepszymi, żeby z nimi wygrywać, żeby zdobywać złoty medal. Ale to nie była nasza wtedy impreza docelowa niestety, więc to tak, że tak się zdarzyło w sumie trochę po drodze do tego celu, który mieliśmy już niedaleko w zasięgu, więc cieszę na pewno ten złoty medal Ligi Światowej, jedyny złoty medal, jaki nam się udało zdobyć w tym turnieju. No ale późniejsza nasza gra na igrzyskach niestety nas mocno rozczarowała, nas wszystkich podejrzewam.
bo jechaliśmy tam jako jedni z faworytów po tym, co zaprezentowaliśmy między innymi właśnie wtedy w Bułgarii. 2014 rok zaś to nowy trener, świeży trener zresztą, dopiero co poznający tajniki tego zawodu. Było trochę niepewności, jak to wszystko będzie wyglądało. Wiadomo, turniej Mistrzostw Świata rozgrywany w Polsce, więc ta presja też była taka dość duża, atmosfera była podgrzewana, balonik pompowany, jak zwykle. No i cóż, no wtedy udało się, no dzięki osobie samego Stefana, udało się ściągnąć z powrotem do zespołu graczy, którzy wcześniej stanowili o jego sile, którzy tak jakby, nie wiem, skrzyknęli się na ten ostatni turniej, którymi były właśnie mistrzostwa. Mam tu na myśli i Gumę, i Winiara, i Mariusza, więc oni w połączeniu z tą mieszanką trochę młodszych zawodników, Mateusz Mika, który wtedy niesamowicie odpalił, no stworzyliśmy również taki fajny zespół, gdzie no było nas stać na osiągnięcie takiego wyniku. Wiadomo, że różne wtedy też przygody się zdarzały na linii zawodnicy-trener. Nie wszystkim odpowiadało to, jak to jest wszystko prowadzone, na jakich zasadach. No ale nie można odebrać nam tego, że graliśmy naprawdę niezłą siatkówkę i pokonując świetnie wtedy grających Rosjan czy Brazylijczyków dwa razy, no pokazaliśmy, że byliśmy w tym momencie najlepsi na świecie. Kropka. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Powiedziałeś, Piotrek, że chłopaki na Mistrzostwa Świata 2014 skrzyknęli się, a wyście się teraz skrzyknęli i wielu się pożegnało z tą kadrą, bo oprócz ciebie w ubiegłym tygodniu ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej też Damian Wojtaszek, czyli tutaj na pozycji libero też będą w składzie zmiany, no bo do tej pory Damian był tą, no, taką dwójką, można powiedzieć, w reprezentacji Polski. Dawid Konarski także powiedział basta, no wcześniej Michał Kubiak, to o tym też już mówiliśmy. I do czego ja tutaj zmierzałam? Na pewno do tego, że silna ta kadra B będzie. Silna kadra B. Tak, nie? Oj, a ja myślę, że się w pierwszej reprezentacji będzie miało naprawdę. Może się umówimy na jakieś sparingi, jakby co. Zasoby. Zgłosicie swój akces do trenera? Czemu nie? Jeżeli będzie im brakowało sparing partnera, to. A i widzisz, i fajnie, bo przypomniałeś mi jeden wątek. Piotr, do ciebie trener Grbicz zadzwonił, ale podobno nie zrobił tego względem wszystkich zawodników. Czy ty słyszałeś o tym? Czy to jest tak faktycznie, że część zawodników dowiedziała się z internetu o tym, że jest powołana? I co ty o tym sądzisz? Czy to? Słucham? Albo nie jest powołana. Albo nie jest powołana. No, nie wiem. No. Bo tak na start sobie myślę, to takie nie jest fajne. No nie chcę rzucać, jakby wiesz, na początku jakichś takich tez. W poprzednich sezonach też tak było, że nie do wszystkich trener dzwonił, nie wszystkich komunikował. Naprawdę? Vital nie dzwonił do wszystkich pogadać? Nie mówię, że akurat, Vital akurat dzwonił. Myślę, że za często nawet dzwonił. Dzwonił, pamiętam te jego rozmowy. Tak. Dużo się nasłuchałem. Trochę mniej mówiłem, ale dużo się nasłuchałem. Zresztą no, tak miło to wspominam. Aczkolwiek no, wcześniej też nie do wszystkich trenerzy dzwonili. Czy to jest dobre, czy nie, no to ciężko ocenić. No, na pewno no nie jest zbyt fajnie i miło dowiedzieć się o tym, że się nie jest w kadrze z internetu. Rozumiem, że gdyby ktoś jednak się załapał do tej kadry, trener z nimi rozmawiał, okej, przyszło powołanie, jest super, no ale jeżeli trener ciebie nie widzi w tej kadrze, no to zawodnikom, którzy już są bardzo doświadczeni, w sensie leciwi, wiekowi, no wypadałoby jednak dać jakiś znak, że no tak, przepraszam cię bardzo, no ale no nie widzę ciebie miejsca, sorry, no niedługo będą powołania, więc żebyś się nie zdziwił, że jednak ciebie nie będzie, dziękuję ci za to i tyle. Nie, mógłby nawet napisać, no dla mnie to nie byłoby problemu. Także no, no średnio wyszło. Wiem, że tacy zawodnicy są, więc no.
No dobra. Mam nadzieję, że trener Gbiś nas ogląda i, nie popełni tego błędu w przyszłości. Piotr, czeka na ciebie challenge jeszcze dzisiaj. Ekstra. Co prawda chciałam poruszyć temat Plus Ligi, bo mamy grafikę z tym, jak wyglądają te pary półfinałowe, więc wrzućmy ją sobie jeszcze na koniec, a ty powoli rozgrzewaj ręce, nogi, tu kostki zaraz. Czeka radar na ciebie. No właśnie, a patrząc na te pary półfinałowe, nie wiem, czy ty masz jakiegoś swojego faworyta, no bo tutaj oczywiście Zaksa, jak widzieliśmy w ćwierćfinałach, to była spoko przeprawa tak naprawdę. Zawiercie, wyzwanie ogromne, tak naprawdę Zawiercie w tym sezonie nie wygrało z Zaksą chyba nawet seta, więc będzie to bardzo ciężka przeprawa, jeżeli chodzi o ten zespół. Bardzo jestem ciekawa starcia Jastrzębskiego Węgla ze Skrą Bełchatów, bo to są takie dwa zespoły, dla których te ćwierćfinały były faktycznie ogromnie trudne. No i ten Jastrzębski, biedny Węgiel tak naprawdę, bo wiemy, co się działo, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów i ich problemy zdrowotne, no bo myślę, że to cieniem takim mocnym położyło się na ich dyspozycji, więc i tak szapoba, że udało im się wyciągnąć po sytuacji też z trenerem, który został zwolniony, ten półfinał tak naprawdę Plus Ligi. Jak myślicie, jak to będzie wyglądało? Półfinały rozpoczną się już za chwilę, bo dziś mamy mecze. Piotrek? Ja tak naprawdę zawsze kibicuję tym underdogom, czyli tym niefaworytom, więc wiadomo, że no, rozum mówi, no Zaksa wygra pewnie, bo pokazuje to cały sezon. Tak jak wspomniałeś, że Zawiercie nie wygrało z nimi meczu, a może nawet i seta żadnego, tak? Tak mi się wydaje, że tak więc było. No, logiczne jest to, że no, ich się upatruje w gronie faworytu do wygrania w ogóle całej Plus Ligi, no ale ja mimo wszystko kibicuję zespołowi Zawiercia. Mam nadzieję, że nikogo tym nie urażę. A jak urażę, no to tak miało być. Kibice z Zawiercia są zachwyceni, a druga pała. Ja dzisiaj chyba chodziło mi o... Druga para to Jastrzębie Bełchatów. Tutaj nie mam jakoś swojego faworyta. No, Jastrzębie ostatnio no, gra tak trochę... troszkę słabiej niż to, co pokazywali w rundzie zasadniczej. A mają naprawdę pakę taką, że powinni z tym Kędzierzynem no, bić się jak równy z równym w każdym spotkaniu. No tak jak wspomniałaś, no, te problemy zdrowotne w tym sezonie nie omijały chyba żadnej drużyny, więc... No pytanie właśnie, w którym momencie to się dzieje, tak? Dokładnie, więc no, mam nadzieję, że obie te drużyny będą po prostu... w pełni, chociaż no wiemy już, że nie będą, no bo nie będzie Mateusza na przykład. A to też chociaż on mówił, że zamierza jechać, ale rozumiem, jako dobry duch i gdzieś tam wspierać z łapki. To bardzo duża strata dla no to jest bardzo duża. To jest, i jeżeli chodzi to jest o straszna moc ofensywna tego zespołu, zagrywka, atak. W bloku jeszcze się nauczy sporo, da mu parę wskazówek, więc no jest to strata. Mam nadzieję, że nie będzie miała mimo wszystko jakiegoś większego wpływu na poziom tego spotkania, bo chcemy po prostu zobaczyć dobrą siatkówkę. Będziesz oglądał dzisiaj, rozumiem? 14:35? Tak. Jak mnie wypuścicie? No, wypuścimy cię zaraz, ale jeszcze wcześniej challenge. Jeszcze challenge. Jedziemy okay. Z tym koksem. Ja już dzisiaj muszę mniej mówić, bo język mi się plącze. No to... Spoko. Na czym polega challenge? Już ci mówię, poprosimy o planszę, jak wygląda nasz challenge. 5 zadań czeka na ciebie. Pierwsze zaczynamy na siedząco. Ja sprzątnę wody, ty Paweł piłki proszę ogarnij. Sposobem górnym, sposobem dolnym, tak jest, słabszą ręką i z zawiązanymi oczami. No, a tutaj, tutaj masz zawodników i zawodniczki, które możesz dziś w challenge'u pokonać. W które miejsce celujesz, Piotr? W dziewiąte, tak jak mój zespół. Tak wyszło. No nie, no dam maksa, no. Dam maksa, ale na co maksa z tego? Jedziemy. Ja technicznie... Zaraz jeszcze Paweł poprawi ci nieco radar, tak żeby nie było Jezus, źle. Maria, ja będę... się boję tutaj o te siadaj sobie wizyty dookoła. Pierwsze, nie martw się. Ubezpieczenie jesteście? Ubezpieczone, wszystko. Ekstra. Tak więc jedziesz i ciśniesz na maksa. Uważasz na sufit. Fajnie, że mamy planszę z punktami, ale jeszcze by się przydała plansza z zasadami tego challenge'u. Na pewno 5 prób sposobem górnym. I muszę raz trafić. 5 razy. Masz 5 razy? Tak. Trafić jak najwięcej razy. Tak, oczywiście. Jeden punkcik. Guma trafił, bo dobrze mu dołem szło, wiesz? Wszystko trafiał. Tak? Nie trafił tylko z zawiązanymi oczami. Tak, no a to jest najwięcej punktowane. A to jest najwięcej punktów.
Więc możesz zwalić poprzednie, jak trafisz z zamkniętymi oczami. To walka do końca. Chill. Tak, głęboki no, oddech. Wiecie, jak to jest z techniką środkowych. No, kiedyś środkowie byli w pełni uniwersalni. W pełni uniwersalni, teraz się to troszkę zmieniło. Teraz masz po prostu skoczyć wysoko i zablokować. Starać się. A czas. To robisz bez zarzutu. Start. Dawaj. A to jest na czas jeszcze, tak? Nie, tak się tylko. Chciałam dać ci znaka, że próbne możesz. Nie ma żadnych? Nie. Aha, okej, okay, dobra. Nie, no nie możemy, wiesz. Sorry. Jestem. Jesteś na to górą, oburącz, tak? Tak, oburącz podrzucasz i palcami do. Widzisz. Wow. Wow. Dwa. Trzy. Wow. Widać, że wczoraj sezon skończył. Cztery. I pięć. No dobra, i to już nie jestem najgorszy. Słucham? Już nie jestem najgorszy? Nie. Okej, okay, dobra, teraz. Sposobem dolnym. Możesz stać? Nie, możesz stać. Jezu, to już w ogóle będzie parodia. To będzie daj trzeba sobie kroczek troszkę. To nie trzeba wyciąć. Poczekaj, może wiesz co, ja przejdę ci tu, żeby ci nie przeszkadzać. A możesz go tak skierować jeszcze w moją stronę? Wiem, że nic to nie da, ale... Słuchaj, ale zawsze może warto o tym warto pomyśleć. Warto tak, spróbować. Szczegóły. Jezu, dysza u mnie jest... Uważaj na sufit. No właśnie, nie mów, żeby uważał. Nie musisz na nic uważać, tylko no, trafić. Na siebie najlepiej. O, rany. Było blisko. No dobra, blisko. Nieważne. Pięć prób jest. Dobra, ale w obręcz. Ale, słuchaj, coś. Jeszcze ostatnie dla jest mnie, z zamkniętymi oczami. To trafisz na pewno i tak nadrobisz. Kurde, cały czas to blisko tego. Za lekko, bo się boję tego sufitu. Yes. Okay. Dobra, jestem siebie dumny. Raz mi wystarczyło. Czyli to jest jeden, a jeszcze ile raz było? Trzy? Jeszcze raz, ostatnia jeszcze raz próba, tak. Ostatnia próba. No i elegancko. Kurde, jestem siebie dumny. Pierwszy raz w życiu. I co teraz? Uwaga. I teraz słabszą ręką. Słabszą ręką? Nie wiecie, tak zrobić. Tak, możesz kipko, nie? A można bliżej? Ja nie dobiję stąd. Jeszcze słabszą ręką? Jesus. Tak, wiesz, możesz ją tak... A mogę tak rzucić? Nie, no. Tak. Odbić, dobra, spoko. Odbić, dawaj. O, z wykorzystaniem sufitu nawet można, dzięki. Ta infrastruktura tutaj pomogła. Raz. O, teraz jednak przeszkodziła. Dobra, za wysoko. Dobra, no jest nieźle. Co była trzecia próba? Trzecia. Czwarta. Ach, dobra, sorry. Nie spadnie lampa? Chyba piąta, nie. Dobra. To teraz chyba piąta, tak, jest. Siadaj, proszę bardzo. O, będą jajka. O Boże Święta, gdzie jest szalik? O właśnie, ja zawsze oczy, nie ma problemu. Nie. Zawsze był tu szalik, kibica. No. Koszulką. Gdzie koszulką? Czekajcie, ja szybko zaraz... Może być. Po lewej stronie. O, dzięki. Mamy. Jest. Czekaj. Zapamiętaj, gdzie ten... Okej, okay, dobra. Nie widzisz? Widzę wszystko. Wszystko widzisz? Tak. Ja wszystko widzę. To niedobrze. Jest okej, okay, dobra. Pięć prób, tak? Nie, jedna tylko. Możesz sobie tak uchyl sobie się rąbka, zobacz, tak, żeby spojrzał. To widzisz, a widzisz wszystko. Nic, szczerze, naprawdę. Dziubnie coś czuję. O kurde. Oj. Słuchaj, i nie tak jest nieźle. Piłkę. Dobra. To jest najtrudniejsza część tego zadania. Ważne. Nie jestem ostatni, dziękuję bardzo. Zaraz będziemy mieli łączną klasyfikację, 18 punktów. Dziękuję. Panie Pisio, siatkarzu. Dzięki. Gratulujemy serdecznie i zaraz poczekamy jeszcze na grafikę. Czekaj, czyli było 18. O, panie. To jak się w czubie mówi, jesteś tuż za Marcinem Możdżonkiem. Piąte miejsce. Na piątkę. Dużo miałeś piątek w szkole? Zależy, której. W której najwięcej, w której najmniej? Liceum to już piątki były rzadko widywane. To tak pewnie klasycznie. Klasycznie, tak. Bardzo serdecznie wam dziękujemy. Pawle, dziękuję ci bardzo za ten dzięki program. Bardzo. Piotr, tobie przede wszystkim dziękujemy, że byłeś naszym gościem. W końcu się udało. Tak, w końcu się udało. Tylko pół roku próbowaliśmy, ale jest. Plus minus. Mamy to. Do zobaczenia, mam nadzieję. Jeszcze wam bardzo dziękujemy za uwagę. Nie, no weź tak nie mów. Do zobaczenia, dobrego dnia. Miłego dnia, cześć.